Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gotika. Będziemy sobie dalej kontynuować zadania w klanie Wilka. Pierwsze co musimy zrobić to iść do chatki Ronara, ponieważ podobno tam jest kamień teleportacyjny, dokładnie kamień teleportacyjny do kamienia Wilka, do klanu Wilka. Prześpijmy się przy okazji, bo patrząc na nasze kurcze tutaj statystyki many i życia to niezbyt dobrze wygląda. No i przy okazji mamy tutaj Ronara, z którym mieliśmy się wybrać do... Pójdę z tobą... Żeby zapolować, żeby dostać się do obozu myśliwych. Coś w tym rodzaju. Miejmy nadzieję, że towarzysz Ronarowi. No to chodź. Będziesz biegł sam? Będziesz. Dobra, tylko trzeba było się ruszyć. Okej, czyli po prostu on prowadzi, my wyrzynamy wszystko, co się rusza w koło. Miejmy nadzieję, że nie będzie na tyle słaby, że będzie zbyt często ginął. Zapiszmy może w tym momencie, ewentualnie. Ponieważ, no kurczę, rzeczywiście, Nordmar jest trudny, no... Jednak chyba te questpaki, te wszystkie dodatki troszeczkę to jeszcze bardziej utrudniają. Tak mi się coś wydaje. Halo? Hej. No nie, nie, jeszcze się nie baguj dodatkowo. Chodź, chodź, jestem tutaj. Idź. No jest, przepchnąłem go. Okej, no może to być problematyczne rzeczywiście. Troszeczkę się boję już tego tutaj wyjścia z nim, no ale tak czy siak, muszę się tam dostać. Coś tam jeszcze miałem zrobić chyba w tym obozie. I wiem, że mam iść też do obozu Drwali, który mówiliście mi, że jak walczyłem tutaj gdzieś mniej więcej z tymi orkami w lesie, znaczy w tych krzakach, to gdzieś tam niżej zaraz jest ten obóz. Także to sobie zostawimy na później. Najpierw przejdziemy z Ronarem. I teraz tak myślę, on idzie dokładnie w tym samym kierunku. Ciekawe, czy gdzieś zboczy z drogi, czy na przykład będzie chciał też przechodzić przez ten most, w którym było pełno orków. Bo jeżeli tak, to może prędzej z Ronarem bym to wyczyścił. Ale ciul, no tamten koleś zginął, no i tyle, no. Z tego, co patrzyłem specjalnie w internecie, to nie ma tam z nim jakoś więcej zadań. Chyba za to zadanie, jakbyśmy z nim jeszcze porozmawiali, byłoby dodatkowe 1000 doświadczenia. No, zawsze coś, ale no, okej, jakoś to przeboleję. A tak, jakoś więcej z nim questów, jakichś zadań nie ma, więc myślę, że możemy to tak zostawić i niech on sobie tam leży. Zginął bohatersko w walce z orkami, także... No, każdy by chciał tak zginąć, nie? Tak mi się wydaje. No i dobra, gdzieś tutaj zaraz, teraz troszeczkę nudno się idzie, bo wszystkie tutaj potwory są praktycznie wycięte. O, tu nawet jeszcze te trupy leżą. To znaczy, że coś z nich nie pozbierałem? Nie, to są wilki, ale z wilków na szczęście pozbierałem skórę. Okej, no idzie faktycznie przez ten most. To jest, kurczę... to jest troszeczkę, no ciekawe, jakbym z nim poszedł, może bym prędzej wygrał, bo on najpierw był coś pewnie z łuku, chociaż tamten koleś miał topór, ale może ten na przykład jest nieśmiertelny. Nie dowiemy się tego w tym momencie, ale przynajmniej tyle, że orków mamy z głowy. Włochaty bizon. Coś ktoś pisał, że chyba te włochate bizony trzeba będzie zabijać. Wow, niezły w ogóle strzał. 160 doświadczenia? A no tak, bo mam teraz ostrze, chyba że on dostał jakoś w głowę czy coś. Ostre strzały, może też dlatego, ale... Okej, no teraz rzeczywiście troszkę gorzej z tego łuku. Ten pierwszy strzał był naprawdę, ten drugi strzał też był naprawdę dobry. Widocznie w głowę dostali jakiś tam krytyczny cios. I z nich tutaj wypada skóra bizona. Tylko czy to jest jakaś specjalna skóra? Nie. Bo do jakiegoś zadania mieliśmy zbierać chyba kilka skór bizonów. Ale jeżeli to jest taka sama skóra bizona jak tych bizonów z, no, z Myrtany, to, no to, no ciul, w sumie dobra, nieważne. Powinna być bardziej włochata, czy coś, bardziej cieplejsza. Chyba, że się różni faktycznie, tylko ma tą samą nazwę. Ale tak samo mamy polować na przykład na wilki, więc tutaj ich nie będziemy omijać, on mi tu troszkę w tym pomoże. O właśnie, tak pięknie z łuku, tylko nie chociaż raz strzelił. Nawet nie trafił, ale okej. Wow, 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 spokojnie. Dobrze, z dwóch stron, dwa ognie. Tam nie zgiń. Teraz muszę zobaczyć, ile dostał na przykład za... Dobra, dwa hity od wilka lodowego, trzy, w tym jeden silny. Dobra, i zobaczymy, ile będzie miał życia. Żadna strata. No, spoko. To znaczy, jakby go tam orkowie wzięli, to pewnie byłby problem. Dobra, zapiszmy. Słuszna uwaga, tam ktoś powiedział, że jest coś takiego jak przecież jak czar uleczenia innych. I chyba mam to nawet pod czwórką, czy nie, to jest uleczenie choroby chyba. Ale... Cholera, no zapominam o takich rzeczach rzeczywiście, dobrze, że przypominacie. A to dlatego, że jak bardziej grałem w jedynkę i dwójkę, tam takich czarów zwyczajnie nie było. Ciekawe, czy jelenia ściągnę. Ach, pięknie, mogę być myśliwym. O, bizony kolejne, ale to... To możemy zostawić. To tych lodowych wilków jest rzeczywiście mnóstwo. Jeżeli mam chyba 20 tych skór...
zdobyć, no to nie jest to problem. A już nawet w miarę umiem walczyć z tymi wilkami, więc... Tylko nie spadnij, nie spadnij tam. Żadna strata. Jezu, ten obrót, czasem jak ruszę po prostu troszkę szybciej myszką, to bezimienny się obraca jak szalony. Dobra, mamy wszystko manę, tak jak trzeba. To są chyba dalej bizony, ale wyglądają na zwykłe, więc... Chociaż niech tam jeden dostanie, może się wrócą. Nie wiem, czy to był taki dobry pomysł. No ten jest najbliżej. No tak, w głowę jest po prostu krytyk. A, teraz nie dostał. Dobra, bo ja oni tam jego zabiją. A nie, wszyscy na mnie się rzucili. A to walczymy z biznami. Trochę będzie tutaj właśnie taki odcinek związany bardziej z walką, czyszczeniem tych potworów. Tak właśnie też myślałem, bo wiem, że mam zabić te wilki, to wszystko, więc dobrze jest się przejść przynajmniej raźniej z kimś niż samemu. Wow, co on zginął, że się przerzucili na mnie? Jezu, jak mnie siekali. Shit, holy fucking shit. Dobra, troszeczkę magią się posłużymy. Dobra, tak przynajmniej trochę. Pomożemy jemu i niech się rzuci na tamtych. No, także to tutaj taktyka to jest wszystko po prostu. O, pięknie. Lodowy wilk, tam kolejne statko. I silny tam. Ale kurde, ten jego silny to jest tak słaby. Żałosna kreatura. Że aż się chce normalnie, nie powiem co. Dobra, moment, leczenie. Zapis. I lecimy dalej. No, progres jest na razie fajny. Nie dzieje się tutaj nic złego. Wycinamy sobie kolejne potwory. O! A nie, to jest zwykły chyba szabloząb. Ale zabijmy go. A jak on dostał wcześniej niż go uderzyłem? O, pięknie, z łuku będzie strzelał. Właśnie to może to jest lepsze nawet, żebym ja go tak odciągał trochę od tych zwierząt, a potem on będzie mi pomagał tylko z łuku, żeby nie zginął. No, tylko że średnio trafia. A jak trafia, to praktycznie... Czemu ci bohaterowie niezależni, typu Ronar, dlaczego oni nie... tak mało życia biorą po prostu tym potworom? Ma jakiś tam... nie wiem, co to za miecz. Jakiś fajny. Półtora ręczny może, czy jaki inny, nie wiem. Ale no, dość silny, nie? I tej siły na pewno powinien mieć, skoro mieszka w Nordmarze. Żałosna kreatura. A tu się okazuje, że po prostu on nic nie robi tym potworom. Tak jakby specjalnie zostawiał te potwory mi. Co ciekawe, zielone rośliny dobrze sobie radzą tutaj na śniegu. Dobrze rosną. Złowrogi dym. Czy tutaj nie będzie jakichś szkieletów? Albo zombie? No nawet nie. Wydaje się to zupełnie spokojnie. Więc czemu się tak dymi? Ciekawe. Podobno w Nordmarze jest sporo zamieci. Wow, dużo wilków, zapis. Jest dużo takich zamieci, gdzie praktycznie mało co widzimy na ekranie i można się tym bardziej zgubić. Nie oszczędzimy tych wilków. Ponieważ potrzebuje skór. Wow, tylko że nie zabijcie mnie. Gdzie jest Ronar? A, dobra, radzi sobie tam jakoś. Chyba nie trafiłem tą kulką. Dobra, spróbujemy wszystkie wziąć po prostu. W ten sposób. O, tylko... Wszystko pasowałoby, żeby... Wow, oni są szybsi. No nieźle, nieźle. Dobrze. Trzeba w dobry rytm wejść, naprawdę. To jest coś. Okej. Okay. Szkoda, że tylko 80, bo chyba za zwykłe wilki też było z 80, a... No, a te są jednak lodowe, jednak są troszeczkę cięższe. Okej, many już nie mamy czym przywracać, jak zwykle. To znaczy, oczywiście jest mnóstwo warzyw. Warzyw, Jezus, roślin. Więc też fajnie. Okej, strasznie szybko to idzie, tak mi się wydaje. Dopiero tam 9 minut nagrywam, niecałe. Chyba, a już tyle potworów mamy za sobą. O, jest tam jakiś... Gdzie ty idziesz? Jak ty to chodzisz? Jest tam jakiś kamienny krąg, czy coś takiego. Czarne gobliny. Nie, zwykłe. Gobliński szaman. Nie będziemy na nich. O Jezus. Może jednak będziemy musieli. No nie, czarne gobliny. Kurde. Może być trudne, bo one cholera strasznie spamują. Będę musiał ich w ten sposób jakoś zabić. Jak najszybciej i pomóc szybko Ronarowi. Na 3 strzały spadają. Okej, rozpruwacz. Niech się zacznie palić. Okej, jest dobrze. Teraz go bierzemy w 2 ognie, standardowo. No, zawsze razem raźniej, bo to kurde, nie ma co się... Tu jakieś skóry. Tam z goblinów chyba nic ciekawego nie wypada. Okej, mamy to. Mamy teraz jeszcze jakąś manę.
Fajnie, że to jednak w procentach odnawia. Ja myślałem, że to jest na zasadzie takiej, że ma się na początku 100 życia i to jest 100%, a potem jak sobie bierzemy tam w kapliczce i nos na przykład plus 20, to tak jakbyśmy mieli 120% życia. Że to jest w ten sposób brane. Jesteśmy. Najlepsze miejsce do łowów znajduje się na północ stąd. Możesz się przespać w domku. Kupię od ciebie skóry. A, to nie miał być obóz myśliwych, tylko domek myśliwski. Pokaż mi swój kurde, towar. To nic, to dobra. Skóry lodowego wydawaj, to mi się jeszcze przyda na pewno. A ja ci w zamian sprzedam wszystkie te takie... A, to nie, to nie. Ten jeden mógłbym mu sprzedać, to fakt. Jeden mogę, bo... Mam jeden założony na pewno, to jest jeden i jeszcze jeden. Jakby co, to będzie u niego, ale dobra. To tak zostawmy. Miecz półtora ręczny. To i tak już nie ma chyba tyle. Dobra, nie ma tyle tysięcy, damy do już złoto, wystarczy. Wystarczy w ten sposób. Misja wykonana. Plus mamy sporo skór. Różnego doświadczenia. Nic tu chyba w koło nie ma. Rzeczywiście fajne miejsce na polowanie. Na przykład wchodzimy sobie na tę górę. Tak, ten gobliński obóz mógłbym jeszcze rozbić ewentualnie. Nie jest ich tutaj tak dużo. Tygrysy, jakieś tam szablozęby. Spróbujemy rozbić ten. O, wilczki. Tylko teraz Ronar, żeby się nie mieszał za bardzo. A jednak się miesza. No bo mi po prostu będzie doświadczenie zabierał, ale ja przynajmniej skóry będę brał, więc spoko. A spoko, on sobie w ogóle strzela z łuku, także jak kogoś trafi, to ewentualnie. Dobrze tu jest to zrobione. Jedynie co mi się podoba w tej walce bardziej niż w Gothicu 2, to to, że da się atakować takimi ciosami, mimo że jest zaznaczony jeden wróg, to, że da się po prostu atakować kilku. I to jest rzeczywiście dużo lepsze, no bo w 2 nie miał sensu taki wielki zamach toporem. Oj, Ronar. Nie zgiń, bo ty tam masz jeszcze mój miecz, ewentualnie jakby coś. Dobra, udało się. Mamy skóry. Więc jakby tylko w 2 dało się takie coś robić, no to pewnie inny balans by był wtedy. Kurde, no ale mi się fajnie chce polować teraz na te wilki. Dawać, dawać więcej. Wcale nie jest Nordmar taki trudny. No jak jest stado orków, to rzeczywiście, ale... Wow. Ale takie wilczki to... Biegną tak jakby do niego. Jakiś próbują tutaj robić. Dobra. No i tak można walczyć, spokojnie, odsuwając się. Ja zawsze właśnie grałem w Gothica 3 kiedyś, to tak jak mówię. No i w Myrtanie też są wilki, no i tam też były statka oczywiście. I tak bardzo mi się nie podobało, jak nie mogłem po prostu wygrać z nimi, bo tak spamowały. A tu wystarczy po prostu mieć na nich odpowiednią taktykę i da się wszystko. No, co prawda może nie jest to najlepiej zrobione, ale no da się. Dobra. Co tu mamy za znaki? Co to jest? Klan Wilka, czyli tu wracamy. Klan Młota. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy na mapie. Dość blisko klanu Młota. Nie wiem, czy czasem jest sens chyba wejść do tego klanu Młota, tylko po to, żeby mieć kamień teleportacyjny, skoro już jesteśmy blisko, po prostu, zwyczajnie. Przy okazji tu troszkę popolować jeszcze. No bo jeszcze jest sporo czasu. Wow, takich susów nie lubię na boki. Nie wiadomo, co ten przeciwnik będzie chciał zrobić. A tu jest znowu taka taktyka, że troszeczkę do przodu trzeba iść po skosie. Oj, no teraz przycięło, to mi się nie wcisnęło klawisza za bardzo. Ale mniej więcej to tak wygląda, że on wtedy też nie zaatakuje i możemy go szybko spamować. Leczenie. Prawdopodobnie jutro, mam nadzieję, odcinek Gothica będzie w trochę lepszej jakości. Zobaczycie, o co mi chodzi, to będzie niespodzianka, taka mała. Jestem ucieszony, uradowany z tego powodu. Nie chcę z nikim jeszcze gadać, znaczy w sensie tu w Gothicu. I na pewno dostanę jakiegoś tam dość mocnego kopa motywacyjnego. Więc fajnie, zobaczycie, o co mi chodzi. A tymczasem, gdzie tutaj może być? Czy to jest już klan Mota? Tak, no powiedziałbym, że tak. Mimo, że tak troszkę to ubogo tu wygląda, ale pewnie to jest tylko jakiś mały obozik. No, co prawda nawet w tym obozie tu małym mógłby być... Kowa Zguba się goś nazywa. Ciekawe. Kamień teleportacyjny, którego szukam. Dobra, popatrzę na szybko. Jeżeli nie, to żeby nie tracić już potem więcej czasu. A to patrzenie na szybko nie zawsze wychodzi na dobre, bo w sumie się często omija też różne rzeczy.
No ale jeżeli po prostu będziemy tu zbyt długo, to przeteleportujemy się z powrotem do klanu Wilka i stamtąd pójdziemy do tego obozu Drwali zanieść szynkę, ponieważ też to musimy zrobić. Oglądałem niedawno, nie całe, ale coś było o robarze pierwszym chyba i nie wiem, czy to się nie działo tutaj, tak kojarzę, że chyba rozmawiali tutaj. Taka maszynima, czy tam machinima, jak to siekolwiek czyta. Że tam robar pierwszy z tą bestią potem walczył, czy coś takiego, nie wiem. Nie jest to jakoś super zrobione, ale no tak oglądało się w miarę nie tak źle. O kurczę. Nie jesteś stąd, prawda? Czego chcesz? Masz jakieś wieści od poszukiwaczy złóż? Powinni już dawno wrócić. Nie. Cholera. Mam nadzieję, że nie wdali się w bójkę z orkami. Powinienem był iść z nimi. Mam w tych sprawach doświadczenie. Okej, to z tobą pogadamy na spokojnie później, nie martw się przyjacielu. Do tego jeszcze wrócimy. Tymczasem dalej muszę chyba po domkach chodzić jakiś, bo wątpię, że to tak tutaj gdzieś będzie leżeć. Chociaż wiadomo, różnie bywa. Ale jak tamten był w domku, być może tutaj też to tak rozwiązali. Tak, że tylko na szybko, przy okazji można się rozejrzeć, jak tutaj wygląda ten obóz. Szał Nordmarczyka. Oni się nazywają jak jakieś bronie. Być może w kuźni. Kowal. Nie. Chyba nie. Tak kurczę, wytężam ten wzrok, ale skupiam się też troszeczkę na gadaniu i to czasem... Czasem nie działa tak, jakbym się tego spodziewał. Ostrożny łowca. Tu nie macie żadnego kamienia. A Jezu, oko mnie swędzi. Dobra. Jeszcze możemy iść gdzieś tutaj. Cholera. Co jest? Dokładnie, cholera, co jest? Nie mogę znaleźć tego głupiego kamienia. Zabójca orków, no to tutaj nie. Jeżeli to jest w jakiejś chatce rzeczywiście, to... Czy ja tu byłem? Jezus, jak ja to... Tylko, że tutaj byli ludzie. Jak ja poszedłem w ogóle? Co ja zrobiłem? Czy trzymają drugą kuźnię, drugiego kowala? Czy ja chodzę w kółko w tym momencie? Dobra, sprawdzę jeszcze tylko ten domek. Pewnie byłem tutaj dwa razy. Jezus, jakoś tak się pogubiłem. Mglisty tropiciel. No niekoniecznie. Dobra, no to jeszcze jest szansa, że będzie po prostu w głównym domku. Ale coś czuję, że jednak już go 50 razy, albo nawet 50 tysięcy razy zwyczajnie przeoczyłem. Moneta. Róg do picia. Tu ktoś ze mną pewnie będzie chciał gadać, ale z daleka tylko patrzę, czy nie ma tego kamienia. No, chyba nie. Ale lipa, no kurde. Powinienem to znaleźć dość szybko i nara. Tyle. Ale oczywiście nie. O, dziwne grzyby. Zastanawiam się cały czas... Ej ty! Co się zastanawiam się cały czas, po co to jest, do czego to jest potrzebne, czy do jakiejś mikstury. Na razie jeszcze nikt o tym nie pisał. I nie pamiętam tych grzybów z tamtego Gothica 3 bez modów, więc możliwe, że te jakieś mody dodają, ale niekoniecznie, może po prostu tak. Tam niedużo grałem, to nie zauważyłem i tyle. Dobra, tak samo jak i nie widzę tego kamienia. Także coś czuję, że oleję to w tym momencie jednak. A szkoda, bo już byśmy mieli gotową teleportację szybką. Jeszcze tak patrzę, czy nie leży gdzieś na jakimś wozie, czy... W sumie jak jest tutaj taka wioska jakby trochę przed obozem, to być może ten kamień jest tak gdzieś po prostu tutaj w pobliżu. Na jakiejś ławeczce, czy na jakimś małym kamieniu, na pniaku. No tak bym dał, ale no niestety nie jestem twórcą, więc nie znajdę tego kamienia po swojemu. No, na pewno nie tam, w środku. Tutaj też nie. Dobra, trudno. Także no, pochodziliśmy, pogadaliśmy, ale nie znaleźliśmy tego, co chcieliśmy, więc spierdzielamy stąd do klanu Wilka, który jest tutaj. Teleportacja patrząc w dół. Cholera, nie przygotowałem sobie nic do picia. W tym momencie zaczyna mi tak zasychać głupio w gardle. I mnie to troszeczkę denerwuje. Zapiszmy grę. Zerkam od czasu do czasu na czas, ale... Ale jeszcze jest wszystko w porządku. Jeszcze mamy sporo czasu. Także tak jak mówię, jakość się... Zaraz, gdzie ja idę? Jakość się poprawi znowu. Czyli jakby kolejny jakiś tam skok jakości na kanale, czyli dobrze. Mam nadzieję, że doceniacie to, że się staram. No i fajnie.
Jakiś vlog pewnie wejdzie z tej okazji, czy coś takiego, to tak mogę streścić. No i szykuję się to cały czas do... Właściwie już mam wszystko przygotowane i prawdopodobnie dzisiaj to nagram i wejdzie to zaraz po Gothicu, jeżeli oglądacie też taką serię, która nazywa się Nostalgia, z której wyszedł pierwszy odcinek miesiąc temu aż i do drugiego odcinka się zabierałem po prostu milion lat. No bo to jest takie, wiecie, no niby tam jakieś stare gry, ale trzeba to dobrze wybrać. No i tak, tu są ci drwale, właściwie niedaleko w ogóle. Korwin. Okej. Okay. Run dał mi spory zapas szynki. Już najwyższy czas. Chłopcy zaczynają prawie 5% mięsa. Niedźwiedź. Dawno już tego nie jedliśmy. Najlepiej oddaj resztę bezpośrednio chłopcom. Jak leci? Martwią mnie te ślady, które znaleźliśmy. Jakie ślady? Co to za ślady? Szablozęby. I to najwyraźniej spore. Wybierasz się do wioski? Posłałem po Borgira, ale się nie zjawił. Nie przyjdzie. Ktoś musi się zająć tymi bestiami. To ja mogę to zrobić. Zajmę się nimi. Nie ma sprawy. Nie obchodzi mnie, kto je zabije. Chcę tylko, żebyśmy wreszcie mogli wrócić do pracy. Czyli niby pracują, ślady? Na tamtym wzgórzu, niedaleko. Może mniej wydajnie. Uważaj, dorosły szabloząb to nie domowy kociak. To jest tak, na tamtym wzgórzu i teraz no chyba to chodzi o, nie wiem, które tam czy tam. On tutaj nie pokazuje nigdy tego, a w zależności od tego jak stoję, to i tak mówi w innych kierunkach, więc może tu. Chociaż wzgórze to bym bardziej powiedział, że tutaj. Włochaty bizon, jeleń. Może tu rzeczywiście. Też jest jakieś tam wzgórze, chociaż z takim ciekawym jakby mostem. Tu mamy rozpruwacza na przykład, którego chętnie sobie... Właściwie parkę rozpruwaczy, którą chętnie sobie zabiję. Ten się już pali. Ten też dostanie dwie kulki. Wow, ten w ogóle... Wow! Jak to jest, że czasem... Jest jakaś szansa w Gothicu na obrażenia krytyczne z magią? Znaczy, możliwe, bo w sumie chyba im większą mam prastarą wiedzę, tym... Te kule ognia to wszystko bierze jakoś więcej obrażeń, tak mi się wydaje. Dobra, bierzemy nasz łuk. Gobliny, to nie szablozęby. O Jezu, szablozomb to jest w sensie... A nie, dobra, myślałem, że to wilk też. Tylko jakiś ten. Czyli, że nazwali szablozęba... Nazwali agresywne wilki jakimś szablozębem, który i tak ma swoją nazwę gdzieś tam w Gothicu, jest potworem. Zostaliśmy zarażeni, także kondycja nam się niezbyt odradza. Fajnie, przyjemnie. To tego trochę też przy okazji się naprawimy. Aha, bo ja nie kucnąłem, może. No kontrol, nie mogę kucać. Okej. Okay. Odładujemy. Dobrze, że tego mam strasznie dużo. Przydaje się teraz na każdym kroku. Zapiszemy. No i spróbujemy się z szablozębami. Wilki są teraz trochę daleko, może nie pobiegną. Tak, dobra, biegną tylko szablozęby. Szablozomby. Szablozęby. Szablozęby to był w X-Menach, pamiętam. Trochę się oglądało kreskówki i jakiś tam film. Te najnowsze jakoś nie, ale dawniej, dawniej to było naprawdę fajne. X-Men Ewolucja, kojarzycie? Czy jesteście za młodzi na takie bajki? Z kartu. Chociaż jeszcze starsi byli X-Meni, tacy całkiem inaczej rysowani. Taka, nie wiem, pierwsza jakaś wersja na Jetix to chyba leciało. Na Fox Kids, przepraszam. Kurczę, Jetix to było później. Teraz to chyba w ogóle nie ma nawet Jetixa. Dobra, dwa szablozęby to było widocznie za mało. No ale wilków też nie będziemy jakoś odpuszczać. Ale spam, jak z maszynówki. Wow. A ten chyba ma mało? Nie, obydwoje mają podobnie. Double kill będzie. No nie było, kurde, ten jakby dostał, to by było. Okej, mamy to, dalej. Ale to jest, tak, to będzie to wzgórze, po prostu trzeba zabić pewnie troszkę więcej tych szablozębów. Możliwe, że ten trzeci to będzie ostatni. Krwawe ślady, ale w sumie nie widziałem tych krwawych śladów. Oj. Cela to ja mam. Jak w strzelankach, wow. Bęk, w oko. Dobra, no i teraz standardowym sposobem. Rozpykujemy ich jak trzeba. Wow. On chyba, jak się tak zamachuje dłużej, to jest chyba ten jego silny cios, czy coś takiego. Trzeba na to zwracać uwagę i odpowiednio się odsuwać, albo bardzo szybko atakować. Oj, oj, oj. No nie, 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 nie. Wow, 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 spokojnie. Stary.
Dobra. Jeszcze nie koniec. To jeszcze nie wszyscy. No możliwe, że jeszcze coś zostało. Spoko, mam surowe mięso jelenia. Surowy udzic z dzika, to nie. Pieczeni mam dużo. No dobra, jak coś to też upiekę, bo widzę, że mam strasznie dużo... strasznie dużo tego mięsa, gdzieś tam pozbierałem. No to też many sobie możemy załadować. Trochę to długo schodzi, ale jednak... rzeczywiście się to bardziej opłaca. Chociaż nie wiem, chyba z magicznymi korzeniami, ale tak jest na pewno. A z ciemnymi grzybami możliwe, że warto z nich robić mikstury. Może powinienem się wstrzymywać od jedzenia jednak ciemnych grzybów, ale już mi trochę ich też mało zostało. Chociaż też chyba wychodziło tak, że nie opłaca się robić mikstur, tylko lepiej to zjeść osobno. Dłużej schodzi, no ale z kontrolem... wow, lodowy golem. Ale z kontrolem jest to w porządku. Okej, nie wiem czy... troll. Czy to zadanie jest zrobione, czy jeszcze gdzieś się jakiś szablozom błąka. Powinno mi chyba się wyświetlić, że je zabiłem. A potem dodatkowo jeszcze móc... powinienem móc... wziąć dodatkowe doświadczenie. O, jeszcze tam coś jest faktycznie chyba. Nie, czarne gobliny. Cholera. Jak to jest, że... włochate bizony, jelenie... ale z drugiej strony może to nie są te szablozęby rzeczywiście, bo nie było tych śladów krwi za bardzo tutaj widać. Powinienem się chyba tymi śladami kierować, tylko jakoś zgałganiłem, przeoczyłem, nie zauważyłem i... teraz muszę... a tu jakieś takie zejście. Jezus, tu jest taka szczelina. Chciałem sobie tutaj tak po prostu przejść, bym spadł jeszcze. By był po prostu koniec świata. Krwawe ślady. No, nie widzę krwawych śladów. Nie wiem, czy mam... a może tu? Chociaż on mówił, że na wzgórzu. Nie, tam się schodzi gdzieś, spada w ogóle na dół. Tu jest, widzę, błahate bizony i jelenie. No, nie jestem zbyt dobrym chyba tropicielem. Tu jest goblin. Duży szabloząb. Jezu, to tu. Okej. Okay. On się tak ma nazywać. To ma sens, teraz rozumiem. Okej, okay, no to zabijemy po prostu... populacja szablozębów po prostu zmniejsza się i to wszystko. Ło! Dobra. Wytracę sobie nawet na nich całą manę, bo boję się, że są jednak trochę silniejsze. Chociaż nie, z drugiej strony. Ten już pada. Dokładnie. I tego też dokończamy. Okej. Nic z nich nie wypadało? Nie, dobra, wziąłem. Tylko jakoś tak... o, tutaj też. I oddajemy zadanko. No i reputacja też się zbiera. Pewnie po to, żeby jakieś potem zbroje Nordmarczyka zdobyć czy coś. Sprawdzę, czy ktoś jeszcze nie ma imienia ewentualnie. Zmęczony drwal. To może odpocznij. Zabiłem. Zabiłem szablozęby. O, chłopcy się ucieszą. Łatwiej się pracuje, kiedy nie trzeba cały czas oglądać się za siebie. Idź do Runa w wiosce. Otrzymasz od niego nagrodę. Dobrze, tak zrobię. Nawet nie będę szedł. Tylko na twoich oczach zwyczajnie zniknę. No i cóż, jakieś tutaj zadania jeszcze są. Sobie sprawdzę. Druidzki kamień wilka, poszukiwanie złodzieja. To było co? Aha, to ten mąż, kurczę. Szynka Darwali zabił... okej, okay, to są zadania, te biały rozpluwacz, kamień druida. To jest zadanie z dodatku. Szynkę oddam, czyli właściwie nie mam tutaj za bardzo więcej zadań. Chyba, że mi jeszcze jakieś zadania da w tym momencie ten koleś od szynki. Ale jeżeli nie, to właśnie przydałoby się... szkoda, że nie mam tego kamienia teleportacyjnego do klanu Młota. No to trzeba by było... zaraz, on tu stał za run. I bym się po prostu tam przeteleportował i robimy klan Młota. Zabiłem dwa szablozęby. Mam tu odebrać nagrodę. Mam kilka mikstur leczniczych i parę mikstur many. Dostaliśmy je handlując z klasztorem. Chcesz czegoś specjalnego? A może tylko złota? Okej. Okay. Daj mi kilka mikstur many. Złoto zawsze dobre wybór. Leczniczych mam i mięso, to wezmę manę. Chcę mikstur many. Dobrze. Leżą tu już tak długo. No tak, wy nie jesteście zbytnio magiczni. A no to 5 mikstur zawsze coś. I doświadczenie. A on dalej nie chce ze mną handlować. Coś lepszego do roboty. O, dziwny grzyb. To w ogóle naprawdę dziwnie wygląda. Nazwali to całkiem adekwatnie. Demoniczny grzyb. I tu jeszcze, kurczę... przyznam, że zerknąłem sobie, patrząc, czy nie ma zadań tutaj związanych z tamtym kolesiem, nie? Co zginął. Ale... kowalstwo to nie.
ale nie było, ale przypadkiem zobaczyłem, że w obozie wilk, może w obozie, w klanie wilka jest jakiś wilk oswojony, jeden z oswojonych wilków, który może mnie zaprowadzić chyba do Xardasa. Szpony, to u niego z nim już gadałem. Chyba z wszystkimi tutaj rozmawiałem. Bogir. Tylko nie wiem, który to może być wilk i czy z kim powinienem porozmawiać tak samo, żeby mnie... żeby mi posłał tego wilka ze mną. Tu może? Swojony lodowy wilk. On miał jakieś imię. Z tym nie mogę gadać, tutaj już chyba nikogo więcej nie ma. A tutaj... A nie, nie da się tu wejść w koło. Dobra, czyli ta chata to jest najwyżej już tyle. Ciemne grzyby, no dobra, pozbieram. Niech będzie, manę mi odnawiają. To cholera, no nie wiem. Chyba w takim razie... Albo go przenieśli w modzie może, żeby nie było tak łatwo, bo on prowadził tak do... Tak przeczytałem, że prowadzi do wieży Xardasa, nie? To takie dość proste w sumie, jeżeli moglibyśmy go... Wszystko jest możliwe. Swojony wilk. No nie mogę z nimi gadać. Raczej to ktoś powinien mi go dać. No ale nie ma, dobra. No cóż, w takim razie zrobimy tak, że ja poza odcinkiem dojdę sobie do klanu Młota, chyba że napiszecie jakieś komentarze, że coś tu jeszcze można jakąś jedną rzecz czy dwie zrobić. A jak nie, no to pójdę sobie po prostu poza odcinkiem do klanu Młota i tam zaczniemy odcinek, będziemy rozmawiać i będziemy ogarniać cały klan Młota. Mówicie, że mogę po prostu znaleźć Xardasa i wypierdzielać, nie? Z jednej strony. No może i racja, można tu wrócić zawsze później, bo rzeczywiście tak szukam tego Xardasa. Ale no, nie wiem gdzie on jest dokładnie, ciężko jest go znaleźć. Moje tropy są po prostu, że są tutaj różne klany. Klasztor, fajnie by było tam się też przejść. Więc klan Młota na pewno zrobimy. A reszta, no to zobaczymy jak to pójdzie. Piszcie komentarze, zachęcam do pisania komentarzy. Nie zachęcam do lajkowania, ale... czy tam do subskrybowania ewentualnie, ale zachęcam do pisania komentarzy, bo to jest fajne. To zawsze można pogadać, jakąś tam konwersacja może się wywinąć, może się czegoś ja dowiem, albo napiszecie co było źle, co dobrze, także to zawsze jest fajne. Komentujcie po prostu, taki napis się powinien pojawić. A nie mogę teraz tego tak zrobić. Dobra, komentujcie. I trzymajcie się i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku, pa pa.